Cześć, nazywam się Justyna Broniecka i witam Cię na kanale ZUS to nie mus. ZUS to nie mus to miejsce, gdzie uczymy przedsiębiorców płacić niższe podatki, wybierać dla nich właściwe formy prawne, czy też lepiej zarządzać przepływami finansowymi w swojej firmie. Dzisiaj temat związany z dotacjami, a konkretnie w jaki sposób rozliczać zakupy w spółce z o.o., które są dotowane z jakiejkolwiek dotacji zewnętrznej. Dlatego, że bardzo często macie pytania, no dobra, mam pieniądze, mogę je wydać, ale co z podatkiem? Czy muszę płacić podatek, czy mogę te koszty wliczać w koszty podatkowe, czy nie mogę? Jak to ma się odbywać i co ja tak naprawdę mam z tym robić? Więc przede wszystkim, jeżeli chodzi o źródło finansowania firmy, to największym źródłem finansowania zwykle jest jednak działalność operacyjna, czyli wszystko, czym zarabiacie pieniądze, wystawiacie faktury, czy też paragony dla swoich klientów. Dzięki temu klienci Wam płacą i to jest jakby źródło finansowania Waszej działalności. Oprócz tego niektóre firmy decydują się na kredyt. Kredyt nie jest ani przychodem, ani później spłata kredytu nie jest kosztem. Będzie to działało bardzo podobnie jak dotacja, do której właśnie docieramy. Trzecią formą finansowania, z której można skorzystać, jest dotacja. Dotacje są najbardziej popularne z Unii Europejskiej, ale są również innego rodzaju dotacje. Mogą to być dotacje na rozwój biznesu, na przykład z jakiegoś urzędu, może to być Unia Europejska. Zdarzają się również konkursy, w których wygrywa się dotacje na rozwój jakiegoś konkretnego produktu czy usługi. Mówiąc o dotacji, musimy mieć świadomość tego, że pieniądze, które do Was przychodzą z dotacji, nie są przychodem w rozumieniu podatkowym. Więc oczywiście my musimy je zaksięgować, dlatego że w spółce prowadzimy pełną księgowość, więc mamy przychód gotówki, natomiast nie jest to przychód w rozumieniu obliczenia przychodu do podatku i bardzo podobnie będzie z kosztami. W momencie, kiedy opłacasz cokolwiek z pieniędzy dotacyjnych, to nie jest to koszt, więc oczywiście znowu gotówka wypływa z Twojej firmy legalnie, potrzebujesz na to wziąć fakturę, dlatego żeby księgowość mogła to spiąć z dotacją, natomiast nie jest to koszt podatkowy. To oznacza, że nie obniża Ci to podstawy do obliczenia podatku, jednocześnie nie obniża Ci to po prostu wartości dochodu. Więc dla przykładu, dostajesz 100 tysięcy złotych dotacji na rozwój produktu bądź usługi, kupujesz z tego oprogramowanie, kupujesz z tego sprzęt, opłacasz pracowników. Wszystkie te koszty będą kosztem gotówkowym, czyli normalnie trzeba to zaksięgować, dlatego żeby pieniądze z Twojej firmy wypłynęły legalnie. Natomiast Twój dochód nie będzie obliczany w dotacji, czyli ta dotacja w ogóle nie będzie brana pod uwagę. Weźmiemy wszystkie inne przychody z działalności. Powiedzmy, że w tym samym okresie wystawiłeś fakturę za normalną działalność na 30 tysięcy i opłaciłaś jednego pracownika 10 tysięcy złotych. W związku z tym Twój dochód do podatku będzie wynosił 20 tysięcy. Natomiast mamy 130 tysięcy przychodów w gotówce i z drugiej strony mamy 120 tysięcy rozchodów w gotówce. Po raz kolejny podkreślam, że to nie jest to samo, co obliczenia do podatku. W każdej firmie bowiem mamy tak zwane koszty podatkowe, koszty niepodatkowe, często zwane kupy, n-kupy. Oznacza to, że niektóre koszty stanowią podstawę do tego, żeby obniżyć sobie dochód. Niektóre koszty są po prostu kosztami gotówkowymi, ale nie obniżają podstawę do podatku. I tak właśnie dzieje się w przypadku kosztów, które są finansowane z jakichkolwiek dotacji. Natomiast tak jak to w Polsce bywa, tutaj trzeba uważać na podatek VAT. Szczególnie jeżeli jesteś VAT-owcem, to bardzo często jest tak, że dotacja może finansować jedynie część netto z faktury, natomiast VAT będzie Twoim normalnym kosztem. W związku z tym taką fakturę z dotacji musisz niejako rozdzielić na dwa. Czyli kwota netto będzie nie kosztem podatkowym, z drugiej strony kwota VAT będzie normalnie obniżała Ci podstawę do opłacenia VAT-u do Urzędu Skarbowego. W związku z tym, jeżeli ktoś jest VAT-owcem, za każdym razem musi bardzo skrupulatnie zaznaczać na fakturze, które z tych faktur są opłacone z dotacji, które niekoniecznie. Tak, aby księgowość nie miała żadnych wątpliwości, w jaki sposób rozliczyć podatek dochodowy i podatek VAT.
Jeżeli interesuje Cię więcej tematów związanych ze spółką ZOO, zapraszam Cię do naszej publikacji Wadę mleką spółki ZOO, gdzie znajdziesz informacje na temat tego, jak ją założyć, jak ją prowadzić, jak optymalizować podatki, jaka jest różnica między wspólnikiem a zarządem, jak rozliczać VAT, jak działa CIT estoński, czy też kiedy rozliczać albo kiedy musisz posiadać kasę fiskalną. Link oczywiście w opisie. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia kolejnym razem.